Nie ma chyba współcześnie postaci, której życie osobiste byłoby bardziej wyczerpująco opisane niż zmarłej księżnej Diany. Po raz pierwszy Lady D znalazła się w świetle reflektorów w wieku zaledwie 19 lat, kiedy zaczęła spotykać się z księciem Karolem. Przez następne półtorej dekady nie było dnia bez jej zdjęcia w gazecie lub nazwiska w nagłówku, zwłaszcza gdy jej małżeństwo zaczęło się rozpadać. W 1977 roku, w wieku zaledwie 16 lat, Diana Spencer po raz pierwszy spotyka księcia Walii, Karola, w Alforb House, 1500 akrowej rodzinnej posiadłości, w Northamptonshire w Anglii. Trzy lata później, ona i książę Karol zaczynają się spotykać, a on oświadcza się jej 24 lutego 1981 roku. Kiedy reporter zapytał Karola, czy są zakochani, ten wygłosił wtedy słynne cokolwiek znaczy zakochany. Szacuje się, że ich ślub, który odbył się kilka miesięcy później, oglądało 750 milionów ludzi. Diana nazwała go później najgorszym dniem swojego życia w dokumencie Diana: In Her Own Words. Czułam, że jestem barankiem idącym na rzeź. I zdawałam sobie z tego sprawę. powiedziała. Podobno do 1986 roku obydwoje utrzymywali relacje pozamałżeńskie. W 1994 roku Karol powiedział swojemu oficjalnemu biografowi, Jonathanowi Dimbleby'emu, że ponownie związał się z Camilleą Parker Bowles. W tym samym czasie najprawdopodobniej rozpoczął się romans Diany z kapitanem armii Jamesem Hewittem, a w prasie zaczęły pojawiać się plotki o ich trudnym małżeństwie. W 1992 roku książęca para oficjalnie się rozstała. W trakcie swojego nieszczęśliwego małżeństwa z księciem Karolem Księżna Diana miała romans z kapitanem armii Jamesem Hewittem, który rozpoczął się w 1986 roku i zakończył 4 lata później. W 1994 roku Hewitt podzielił się swoją historią w opowiadaniu, które rzekomo sprzedało się za miliony dolarów. Raporty z tamtego czasu ujawniają, że Hewitt przez lata sprzedawał szczegóły swojego romansu z Dianą tabloidom. Hewitt jeszcze w 2011 roku odnosił się publicznie do swojego romansu z księżną Wali. Gdyby Karol jej nie zdradzał, Diana również by tego nie robiła, powiedział jeden z gazet. Związek księżnej Diany z doktorem Hasnatem Hanem rozpoczął się we wrześniu 1995 roku. Przez dwa lata ich relacja była bardzo prywatna. Mimo intensywnego zainteresowania mediów, mówiło się, że był to stosunkowo normalny związek. Przezwisko słynnego kardiochirurga, Brzmiało pan wspaniały. Do dziś Khan prawie nie mówi o związku z Dianą. Wyjątkiem było oświadczenie, które złożył podczas śledztwa w sprawie jej śmierci w 2004 roku, odczytane później w sądzie. Z sentymentem wypowiadał się o zmarłej księżnej. Uważałem ją za bardzo normalną osobę, o wielu zaletach, powiedział. Khan przyznał również, że ich rozstanie było spowodowane jego niechęcią do większego upublicznienia związku. Pochanie, Diana umawiała się z Dodim Al-Fayedem, producentem filmowym i synem miliardera i biznesmena Mohameda Al-Fayeda. Para spędziła lato 1997 roku na jego jachcie na południu Francji, a następnie udali się do Paryża. Kamery towarzyszyły im wtedy wszędzie, gdzie tylko się udali. To właśnie w Paryżu doszło do tragedii. Para zginęła w dramatycznym wypadku samochodowym w tunelu. Śledztwo w sprawie ich śmierci wykazało, że kierowca, który prowadził auto z Dianą i Alfa 1 na pokładzie, był pijany i pędził z prędkością 120 mil na godzinę, uciekając przed goniącą ich hordą paparazzych.